Okej, z racji tego, że wiem, że zazwyczaj prezentację słabo widać na końcu, to pozwoliłem sobie zamieścić link do tej prezentacji. Jakby ktoś tam nie widział z tyłu, to można sobie na telefonie odpalić. Ja nazywam się Rafał Petryka. Okej. Pracuję w firmie Expander. Na co dzień piszemy tam wewnętrzne aplikacje. API mamy w rejsach czwartych. Ale przynajmniej staram się pisać w TDD, mój taki mały dodatek, powiedzmy. Natomiast frontend w najnowszej aplikacji napisaliśmy za pomocą Swaggera, który nam wygenerował kod i chciałbym pokazać mniej więcej, jak to zrobiliśmy, jak to można było zrobić, jak to każdy mógłby to, jakby każdy mógł to zrobić. No i tutaj macie również kontakt do mnie. Okej, chciałbym się zapytać, czy ktoś z was wie, czym jest w ogóle Swagger? Okej, tak, wy to wiem, że wiecie. Okej, za pierwszym razem, jak usłyszałem słowo Swagger, to było w ogóle na Warsaw JS-ie, na podobnej, powiedzmy, na jednej z prelekcji na Warsaw JS-ie. I Swagger kojarzył mi się mniej więcej w ten sposób. I może trochę mniej w ten, ale było to jakieś dziwne dla mnie abstrakcyjne pojęcie. Jednak jest to narzędzie do dokumentacji restowego API. Okej, zaczynając, chciałbym tak jeszcze dodać, że Swagger może nie jest bardzo popularnym narzędziem, jest już w wersji drugiej. Kilka firm postanowiło go używać, może nie jest to nie wiadomo jaka ilość, znaczy jest ich więcej, ale z tych większych powiedzmy, że to wypisałem. OK. W pliku swaggerowym, plik swaggerowy jest to jedno miejsce informujące w naszym API o wszelkich akcjach, autoryzacjach. Jest to dobre miejsce do komunikacji pomiędzy frontendowcem i backendowcem odnośnie naszego API. I jest language friendly, czyli niezależne od języka, można je napisać w YAMLu lub też w JSONie. OK, to jest fragment pliku. Tam widać z tyłu mniej więcej, czy. OK, dobra, dziękuję. To jest fragment pliku swaggerowego, gdzie mamy ścieżkę PET na akcję POST. Tutaj mam wskaźnik. OK, mamy tutaj akcję POST, w której opisujemy tagi, jakieś tam krótkie, powiedzmy, podsumowanie, czym to jest. Operation ID to jest nazwa naszej metody, która potem zostanie wygenerowana między innymi przez Swagger CodeGen. Opisujemy, co ta akcja przyjmuje, co produkuje i również jakie parametry powinniśmy zawrzeć w body tego naszego posta. I w tym przypadku jest to zawarte tutaj, w tym schema ref. To jest definicja do peta, który za chwilkę pokażę, jak wygląda. I tym petem jest obiekt, który ma wymagane pole name. Ma również, w sumie też to jest z dokumentacji, wydaje mi się, że też, dobra, nieważne. OK, ma też oprócz ID, ma kategorie, które jest również odnośnikiem do kolejnego obiektu kategorii, którego tutaj nie będę pokazywał. Wydaje mi się, że chciałbym pokazać wam, jak zrozumieć ten plik. Mamy name, który jest, tak jak mówiłem, wymagany, jest typu string. Mamy dodatkowo przykład takiego name'a. Mamy również status, który jest typu string i jest enumem. Mamy dozwolone wartości, trzy możliwości w tym przypadku. OK. Tak jak przed chwilą pokazałem, większość atrybutów było typu string, ale w Swaggerze mamy troszkę ich więcej, bym powiedział. Jeżeli zdefiniujemy sam typ string, to
mamy typowy string, ale jeżeli byśmy chcieli mieć na przykład typ byte, to musimy zadeklarować type string i format byte. Myślę, że więcej typów nie muszę tutaj bardziej zgłębiać na tę prezentację. OK, teraz chciałbym powiedzieć trochę bardziej o narzędziach swaggerowych i na ich bazie też będę pokazywał bardziej ten plik swaggerowy. Jest takie narzędzie jak Swagger Editor. Pozwolę sobie na nie wejść teraz. OK, i tutaj mamy taki plik swaggerowy, który pozwoliłem sobie troszeczkę zmodyfikować. To jest też ten pet, mamy akcję get, mamy też prawdopodobnie gdzieś niżej akcję post, o ile nie została wklejona. OK. Po prawej stronie mamy w przypadku akcji get na pets mamy różnego typu, nie wiem, na przykład odpowiedź, kod odpowiedzi, którą mamy na przykład, jeżeli mamy kod odpowiedzi tutaj zawarty, to w pliku swaggerowym jest on po lewej stronie. Mamy modele, które wcześniej pokazywałem jako, do definicji, mamy tutaj definition sped właśnie. Można rozwinąć, można się dowiedzieć, jakie parametry są i jakie parametry są wymagane w nim. Tak samo mamy petlist. Petlist jest po prostu obiektem JSON, który ma klucz content, a w środku ma peta, tak? Dobra. Kolejnym narzędziem z grupy swaggerowych jest Swagger UI. Jest ono, można powiedzieć, takim bardzo podobnym do Swagger Editora, jednak nie można w nim bezpośrednio edytować tych danych, ponieważ w Swagger Editorze, w sumie tego nie pokazałem, ale jeszcze będę do tego wracał, możemy na bieżąco po lewej stronie edytować te dane i one po prawej stronie będą nam się aktualizować. O tyle tutaj nie możemy tego robić, ale jest to fajne narzędzie, ponieważ na górze możemy podać nasz adres URL do tego pliku swaggerowego i podejrzeć wszystkie akcje, jakie mamy dozwolone, różne, nie wiem, typu rzeczy typu security i tak dalej. OK, i większą część prezentacji chciałbym przedstawić narzędzie Swagger CodeGen, który jak już mamy zdefiniowany ten nasz plik swagger.json, możemy wygenerować kod do Angulara dwójki, do rejsów między innymi, które teraz pokażę, i do wielu innych frameworków czy też języków. Dobra, nie na tym ekranie miałem, OK. I pozwoliłem sobie tutaj wygenerować plik swagger.json, znaczy stworzyć może. Dobra, mam kurs. OK, i jeżeli mamy ten plik i w... super. I w konsoli... Wtedy konsola mi się pokazuje tylko na moim ekranie, ale dobra, to mamy tutaj skrypt. I w konsoli wywołamy plik Swagger CodeGen CLI, który jest do pobrania na GitHubie projektu Swagger CodeGen i będziemy chcieli wygenerować ten nasz kod. To wpisujemy jedną z tych
linijek, w zależności jaki język chcemy wygenerować. Mamy tutaj generate i tutaj odwołujemy się do pliku spager.json i potem po myślnik L wpisujemy język, do którego chcielibyśmy wygenerować. I w tym momencie na przykład wezmę, żeby wygenerował nam rejsowego staba. OK. Nie wiem, czemu mi się to tutaj jeszcze nie odświeżyło. O, jest, super. I wygenerowało nam taką pustą, powiedzmy, rejsową aplikację. Może nie jest ona jakoś super napisana, bo jeżeli sobie wejdziemy na przykład do, nie wiem, routes na przykład, to mamy akcję get na pets i może to nie jest jakoś, powiedzmy, tak napisane z super, tak, ale możemy dla frontendowca przedstawić API, po prostu wystawić szybkie API, które będzie mógł, dzięki temu będzie mógł pisać dalej swoją część kodu. Okej. Mogę również pokazać, jak wygenerować angularową część aplikacji, ale nie wiem, czy jest taki większy sens, ale my wygenerowaliśmy angularową aplikację, następnie zrobiliśmy sobie npm-ową paczkę z tego i dołączyliśmy ją po prostu do projektu. Dzięki temu tam wywoływaliśmy jakąś klasę, potem, nie wiem, rx.js-em robiliśmy subscribe, tak, i stukaliśmy do naszego API i powiem szczerze, że przyspieszyło nam to dość dużą pracę. Okej. Do pliku swaggerowego, oprócz tego, że możemy sobie ręcznie napisać plik swagger.json, taki jak tutaj mieliśmy na przykład, możemy go też sobie wygenerować. Jest taki gem jak Swagger Blocks, o ile dobrze pamiętam. Stworzyłem sobie tutaj pustą taką rejsową aplikację, dodałem ten gem, Swagger Blocks. Wtedy musimy musimy stworzyć kontroler dla Swaggera. Zadeklarować jego tam, powiedzmy, jakąś wersję, nazwę tego naszego API, pod jakim adresem jest nasze API, co przyjmuje, co konsumuje, wszystkie klasy, które mają zdefiniowane tam jakieś większe szczegóły odnośnie tego naszego API, zaraz do tego właśnie dojdę, bo jeżeli mamy pets controller, to tutaj mamy zdefiniowaną akcję pet, która jest w sumie akcja pets, tak, czyli na akcję index get, która odpowiada nam 200 i zwraca petlist. Petlist, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy, zresztą mogę przejść do definicji petlist prawdopodobnie w ten sposób, albo i nie, ale przejdziemy w ten. OK, i mamy tutaj petlist. Petlist jest arrayką, która ma klucz, znaczy ma JSON, który ma klucz content. W środku mamy arraykę z petami. Tutaj mamy zdefiniowanego tego peta, już to wcześniej opisywałem, tylko jest to po prostu przedstawione, powiedzmy, w innym zapisie i w momencie, gdy dodamy takie dodamy ten gem do naszego repozytorium i dodamy odpowiednią ścieżkę, oczywiście jeszcze roots. Do Swaggera.
to tutaj dostaniemy ten plik po prostu, można powiedzieć, ten swagger JSON. Wow. Nieźle. Możemy ten plik swagger JSON przekopiować do swagger editora. I po prawej stronie otrzymać te wartości, które mamy dostępne, albo okay. Tak, widzę właśnie, dziękuję. Albo tutaj, jeżeli nie chcemy mieć podglądu, powiedzmy edycji, mamy akcję pets i do naszego API w tym momencie możemy na przykład wypróbować tą akcję. Zrobimy execute, zobaczymy co dostaliśmy. I dostaliśmy OK. I dostaliśmy obiekt, który ma name string, tag string, created at i updated at uzupełnione, ale możemy też na przykład wywołać posta na pet. Też z jakimiś przykładowymi danymi. Aha, to są stąd te dane. OK, już wiem. I otrzymać ten obiekt ze statusem 201. Teraz możemy jeszcze raz z powrotem na przykład wywołać ten indeks i sprawdzić, czy dostaliśmy ten obiekt i mamy wróg test. OK, i chyba to by było z mojej strony na tyle. Chciałem przedstawić taką krótką zajawkę. Potem jak pierwszy raz wygeneruję sobie kod ze Swaggera, a potem wiem, że nie powinienem zmieniać API, ale zmieniam API i generuję jeszcze raz ten stub, to mogę w jakiś sensowny sposób wmerdżować te zmiany do kodu, który już został rozwinięty, czy ten kod, który jest wygenerowany, jakoś separuje to, co jest wygenerowane ze Swaggera od tego, co się Wiesz potem co, on ci to nadpisze. implementuje? On ci, jeżeli, bo rozumiem, że masz taki problem, że Że nie znam API od samego początku całego, nie? A, w ten sposób. I teraz sobie napiszesz plik swagger JSON i chcesz wygenerować ten kod, tak? Tak, potem poimplementuję, potem stwierdzam, ok, muszę coś jeszcze dodać, dodaję trochę więcej do tego API Aha. i chcę znowu wygenerować Okej. Okay. kod. Dobra, to ci powiem teraz, że to jest poniekąd dobre pytanie. Powiem ci, jak to jest, bo my u siebie nie generujemy rejsowego kodu, tylko tak jak mówiłem, generujemy do Angulara 2, do TypeScripta i to nam tylko niektóre linijki podmienia po prostu tego kodu. Jeżeli wprowadzimy jakieś zmiany, tak, to nie zamienia całego pliku, tylko to, co jest mu niezbędne. Nie wiem, czy odpowiedziałem do końca na Okej, okay, czy twoje pytanie. łatacie to potem po prostu tym diffem ze Swaggera? Tak, sprawdzamy, ponieważ powiem szczerze, że Swagger CodeGen nie jest idealnym narzędziem i ono ma tam issues, kilkaset tam pewnie zgłoszonych i zdarzają się jakieś tam problemy, powiedzmy, ale oni je aktualizują na bieżąco i jak teraz na przykład zawsze mieliśmy problem z bodajże chyba limit i offset w URL-u zawsze tam no, parametr limit i offset jak podajemy, to on nam jakoś wykrywał je jako type data chyba, czy coś w tym stylu i w wersji następnej już to naprawili, także mam nadzieję, że będą starali się rozwijać to. Nie jest to idealne narzędzie. Dobra, jako że mamy jeszcze dwie prezentacje, to może pytania możecie Rafałowi potem zadać.
na dole. Chyba, że Piotrze, bardzo szybko zadasz to pytanie. To ostatnie pytanie, ale bardzo szybkie pytanie. Dzięki wielkie, że wspomniałeś o WarsawJS. Rzeczywiście mieliśmy prezentację o Swaggerze na 29 spotkaniu, więc zapraszam na YouTubie, możecie zobaczyć to jako uzupełnienie. Piotr Błaszczak mówił na ten temat. Tyle o tym. 29 meetup. Bardzo dziękujemy, Piotrze. I dziękujemy, Rafale. Dzięki.